No dobrze, proszę Państwa, więc po co wymyślono formy różniczkowe? Ja bym nawet powiedział, nie wymyślono, tylko odkryto, bo one istnieją w przyrodzie, prawda? Formę różniczkową odkrył na przykład Faraday, jak odkrył prawo indukcji magnetycznej, bo tam chodziło o strumień pola magnetycznego, prawda? No to Faraday odkrył dwuformę. Ale o tym będzie mowa. No więc proszę Państwa, jak mamy dwuformę, więc tak, całkowanie K formy. Aha, ojej, przepraszam bardzo, a jeszcze no zapomniałem powiedzieć, ojej, teraz, że teraz K forma różniczkowa to, no, użyję takiego słowa, pole K kowektorów. Prawda? To znaczy w każdym punkcie M wybieramy jakiś kowektor z tej przestrzeni, a w następnym punkcie ten. No a jeszcze trzeba by było powiedzieć, co to znaczy, że ten wybór jest jakiś gładki, czy tam różniczkowalny, czy przynajmniej ciągły, no żeby tak to nie skakało od punktu do punktu. No to już też wiemy, co to znaczy, żeby w dowolnym układzie współrzędnych to było, prawda? Jak mamy formę AK, no to wiemy, że ona się daje przedstawić w każdym punkcie jako kombinacja liniowa takich różniczek współrzędnych dx i k, no z tymi współczynnikami alfa i 1 i tak dalej aż do ik, gdzie te współczynniki to są antysymetryczne. No i tutaj możemy napisać albo sumowanie po tych sekwencjach uporządkowanych, albo sumowanie po wszystkich, jak leci według konwencji sumacyjnej, ale wtedy jeden przez K silnia trzeba napisać, prawda? Dobrze. No i teraz co to znaczy, że forma różniczkowa jest tam gładka, ciągła czy jakaś inna? No, że jak wezmę układ współrzędnych zgodny z tą strukturą różniczkowalną i rozłożę ją, to te współczynniki, no to są funkcje po prostu, tak? To są funkcje na tej rozmaitości. No i to znaczy, że one są gładkie, ciągłe, różniczkowalne, klasy CL, klasy CR, prawda? To także tak samo jak to było dla... Dobrze. No i więc będziemy się zajmowali formami różniczkowymi, czyli takimi polami multikowektorów. I po co one istnieją w przyrodzie? Po co przyroda, czy Pan Bóg, czy kto tam w co wierzy, stworzyła takie obiekty, a myśmy je odkryli, prawda? A myśmy... Oj, przepraszam, zaczynam tutaj... Przepraszam. Po co przyroda stworzyła takie obiekty, a myśmy je odkryli? Bo to są obiekty, które służą do całkowania. K form po K wymiarowych zorientowanych rozmaitościach no i tutaj sobie od razu od początku napiszmy zwartych, żeby tam nie było całek niewłaściwych. No jak często można to uogólnić do niezwartych, prawda, przechodząc jakoś tam do granicy, ale to wtedy Państwo wiecie,
że może być zbieżność bezwzględna, a może być zbieżność niebezwzględna i to tam są różne takie rzeczy. Więc na razie to odłóżmy, ponieważ jak powiedziałem, ten mój wykład to ma wam dostarczyć narzędzi do uprawiania fizyki lokalnej, tak jak kazał Einstein, że fizyka musi być lokalna. A jak lokalna, to nie będziemy tych całek do nieskończoności jakoś rozciągać, tylko po zwartych obszarach. Prawda? No już wiemy, co to jest, wymiarowa. A teraz tak. Wszystko się dzieje w n-wymiarowej rozmaitości, prawda? Więc wszystko się dzieje w n-wymiarowej rozmaitości takiej, której wymiar sobie będziemy oznaczali n. A co to jest jakoś tam d ze znaczkiem k? To jest podrozmaitość. No to podrozmaitość to tak jak w przestrzeni afinicznej, albo jest dana przy pomocy n minus k równań, no i te równania muszą być niezależne, prawda? No albo też jest dana parametrycznie, prawda? A najprawdopodobniej jest dana przy pomocy, w sposób uwikłany, ale wiemy już, że lokalnie da się ją sparametryzować przy pomocy k współrzędnych, czyli lokalnie rozmaitość dana w sposób uwikłany jest również dana w sposób parametryczny, bo daje się sparametryzować. I teraz zorientowana, co to znaczy? To już mówiłem, to znaczy, że istnieje na niej atlas zorientowany. Został wyróżniony pewien atlas zorientowany, to znaczy zbiór map, które pokrywają całą rozmaitość, czyli mamy całą rozmaitość pokrytą mapami, ale atlas jest zorientowany, to znaczy, że na przecięciu dwóch map ta macierz przejścia z jednych współrzędnych do drugich, prawda? Czyli jak mamy dwa układy współrzędnych x, i oraz y, a należące do tego atlasu, prawda? To wyznacznik z tego jakobianu dx a po dx i jest, no, on nie może być zerem, prawda? Dlatego, że to jest, jeśli to są mapy, to te odwzorowania z jednych współrzędnych do drugich muszą być różniczkowalne, odwracalne. To znaczy, że również pochodna jest odwracalna, czyli wyznacznik nie może być równy zero. To mógłby być albo mniejszy od zera, albo większy. No to my, atlas zorientowany to jest taki, że uda się dobrać taki zbiór map, że to jest dodatnie, prawda? I teraz mapy, które należą do tej klasy, to można powiedzieć, że jak rozmaitość jest jest zorientowalna, to rzeczywiście zbiór map rozkłada się na te dwie klasy i wtedy jest wybór jednej z tych klas. Ale są takie rozmaitości, które nie są orientowalne, że nie ma atlasów zorientowanych. Także nawet nie staje przed nami taki problem, żeby wybrać któryś z tych dwóch atlasów. Prawda? Jak mamy wstęgę Möbiusa, państwo wiecie, co to jest wstęga Möbiusa, prawda? Tak jakby wziąć wstążkę i skleić ją nie tak, tylko przed sklejeniem jeszcze obrócić. No to nie istnieje żaden atlas, który by spełniał to, prawda? Bo zawsze gdzieś musi, jak tutaj się zgodzi orientacja, to tu się nie zgodzi, prawda? No i nie ma o czym mówić. W związku z tym na tej rozmaitości nawet nie istnieje atlas, który by dawał nam możliwość wyboru jakiejś orientacji. To wtedy rozmaitość nazywamy nieorientowalną. A czasami jest tak, na przykład dla sfery to jest rozmaitość orientowalna. Są dwa atlasy,
które spełniają ten warunek, no a orientacja to jest wybór któregoś z nich, prawda? No dobrze. No to proszę Państwa, jak się całkuje, czyli chciałbym zdefiniować całkę z K formy po tej DK. Mamy rozmaitość zorientowaną. No to proszę Państwa, to ja tak, gdyby istniał globalny układ współrzędnych na tej, gdyby istniał, może nazwę nie układ współrzędnych, żeby to się nie myliło z układem współrzędnych na tym n-wymiarowym, na tej całej przestrzeni, tylko na tej podrozmaitości, czyli istniała parametryzacja. Globalna. Na D. Tak. Gdyby istniała taka parametryzacja globalna, to ja bym sobie wziął tę parametryzację. No na przykład niech ta parametryzacja nazywa się T1, powiedzmy T1 aż do TK. Niech istnieją nie taka parametryzacja. Co to znaczy? To znaczy, że w każdym układzie współrzędnych XI punkty z tego DK to są takie funkcje tych XI od, prawda, czyli no, przechodzi w jakieś tam XI od T, prawda? To jest taka parametryzacja globalna. No dobrze, to jakby tak było, to ja bym podał definicję. Mianowicie wziąłbym całkę, po czym? No po odpowiednim tam zbiorze parametrów, prawda? No bo to jest podrozmaitość, to są punkty, to są punkty tego mojego M, prawda? A to, przepraszam, znaczy, to są punkty, czyli to jest podwór. A to O, no to jest w przestrzeni tych parametrów, czyli w przestrzeni RK, prawda? Jakiś podzbiór tych parametrów, który odpowiada temu podzbiorowi punktów. No, gdyby była globalna parametryzacja, to bym tak zrobił i następnie bym zrobił tak. Wziął wartość tej formy na sekwencji D po DT1 przecinek aż do D po DTK, przy czym uwaga, ta parametryzacja TI ma być zgodna z orientacją. Czyli na początku czyli tak, mamy formę, ale mamy też tą podrozmaitość zorientowaną, także jak weźmiemy sobie taką parametryzację, to od razu widać, czy ona należy do tej wybranej klasy, czyli jest zgodna z orientacją, czy nie. Ale Państwo już wiecie, bo o tym mówiłem, że jakby była niezgodna, to bardzo łatwo jest naprawić. Jakby rozmaitość była zorientowana i wzięlibyśmy jakąś parametryzację i patrzymy, ojej, ona jest niezgodna. To jak naprawić, żeby była zgodna? No bardzo łatwo, na przykład przechrzcić T1 na T2, a T2 na T1, no to już będzie zmienia orientację, prawda? A inna możliwość, którąś ze współrzędnych T1 przemianować na minus T1. No to też, prawda? Także, no ale tu właśnie trzeba wziąć tę zgodną i następnie to w każdym punkcie to jest liczba i ją normalnie scałkować DKT po tym kawałku tego RK. Normalna całka, ponieważ tutaj wszystko zakładamy, że jest gładkie, to może to być nawet całka Riemanna. Nie trzeba się uciekać do jakichś wyrafinowanych całek Lebesga,
ale oczywiście potem wszystko to można uogólniać na obiekty coraz bardziej osobliwe, coraz mniej gładkie, no i wtedy jest oczywiste, jak to potem uogólniać, to wtedy być może trzeba właśnie używać całego klebega, a może nawet dystrybucji. Dobrze. Proszę Państwa, no to zdefiniowane. Ha, ale czy to jest dobra definicja? No tutaj na początku mieliśmy formę i podrozmaitość. I to powinien być wynik zależny od tych dwóch rzeczy. A ja tu wstawiłem coś bardzo dowolnego, mianowicie wstawiłem parametryzację. No to pytanie, czy to nie zależy od wyboru tej parametryzacji, bo jakby zależało, no to znaczy, że to jest głupstwo. Do niczego. Bzdura. Skreślić. No to teraz ja powinienem napisać lemat, definicja ta jest poprawna. Co to znaczy? To znaczy, że wynik nie zależy od wyboru parametryzacji. Prawda? No dobrze. No to zobaczmy, jakby to było. To załóżmy, nie, to muszę się przenieść. Dobrze. Chcę udowodnić, że ten wynik nie zależy, ale ciągle jeszcze rozważam ten najprostszy wariant, kiedy istnieje globalna parametryzacja. No, zaraz będziemy się starali i to ograniczenie usunąć, ale póki co przypuśćmy, że istnieje globalna parametryzacja, no więc powiedzieliśmy, że to jest całka z k alfa k, to jest całka po tym obszarze, pamiętamy, w zbiorze parametrów, czyli rk, który odpowiada temu zbiorowi punktów. No i tutaj mamy tak, alfa k i bierzemy na sekwencji tych wektorów bazowych w tej parametryzacji. I to wyjdzie nam liczba i teraz całkujemy ją dkt. To jest taka całka niezorientowana, całka Lebesga. Ona nie wie, co to jest orientacja, prawda? Ale to wie, co to jest orientacja, bośmy powiedzieli, że to ma być, ta kolejność tego ma być zgodna z orientacją. No dobrze, no to przypuśćmy, że mamy nową parametryzację, tau na przykład a tau j. No to proszę Państwa, to wtedy d po d t i można wyrazić poprzez tę nową bazę i Państwo wiecie, jak to robić, czyli d po d tau j, a współczynniki to są d tau j po d, t, i, tak? No i wstawmy to wszystko tutaj, prawda? Wstawmy to wszystko tutaj. No to będzie całka. No to najpierw te współczynniki wynieśmy, tak? Czyli to będzie tak, d tau j1 po dt1, prawda? No jak to wyrażę, to tu będzie t1, no i te współczynniki wyniosę, bo to wszystko jest
i tu zostanie mi D pod E tau J1 i tak dalej, aż do D tau JK po D TK. Tutaj mi wyjdzie ta forma, no bo ona się nie zmienia, a tutaj jest D po D tau J1 aż do D po D tau JK. No a teraz tutaj jest DKT, prawda? No proszę Państwa, ale to jest antysymetryczne i to są te same tutaj, bo tak a priori możemy sumować po wszystkich, prawda? Tu jest po wszystkich możliwych J1, po wszystkich możliwych J2, po wszystkich możliwych JK. Ale jeśli tylko któreś z tych się pokrywają, to tu jest zero. W związku z tym naprawdę ta suma jest tylko po permutacjach tych liczb od 1 aż do K. Bo jakby się dwa pokrywały, no to to jest zero, bo alfa na takiej sekwencji, że dwa się pokrywają, jest równe zero. Prawda? Bo jak je zamienimy, to z jednej strony nic się nie zmieni, bo one są sobie równe, a z drugiej strony, jak coś zamieniamy, to musi zmienić znak na przeciwny. No to znaczy, że jest zero, bo tylko liczba zero ma tę własność. Dobrze? W związku z powyższym, tak naprawdę sumujemy po... Zresztą, co ja, po co ja Państwu jeszcze raz ten sam argument? To o tym już raz dzisiaj było. Widać, pokazaliśmy, że to jest równe wyznacznikowi z tej macierzy, prawda? Bo tak naprawdę sumujemy po permutacjach, prawda? Czyli tutaj zamiast tego, to tu jest suma po wszystkich możliwych. Nie napisana, bo po prostu suma taka według Einsteina. Ale teraz będzie bardziej skomplikowana suma. To jest tak całka. Tu jest suma tylko po permutacjach K elementów. No właśnie, minus 1 do potęgi, to, bo my to uporządkujemy. Tu zawsze zamiast tego napiszemy od tau 1 aż do tau K, prawda? Więc tutaj będzie, prawda, tam d tau j, d tau sigma 1 po d t1 d tau sigma k po d tk, a tu jest właśnie ciągle alfa k d po d tau 1 d po d tau k. Zamknąć nawias d k t. No dobrze, ale to już wiemy, że to jest po prostu wyznacznik z tej macierzy d tau po d t, prawda? A tu mogę napisać i tutaj j albo tam. Wyznacznik z tej macierzy. No to proszę Państwa, ale ten wyznacznik razy d k t, to chciałoby się napisać, że to jest nic innego jak d k tau, prawda? Chciałoby się napisać, że no to jest twierdzenie o zamianie zmiennych. Zastosujemy, zamiast całkować po t, to będziemy całkować po tau, a to jest właśnie to, co trzeba. Tylko że uwaga, uwaga, w twierdzeniu o zamianie zmiennych w całce wielokrotnej to nie występuje wyznacznik, tylko występuje moduł wyznacznika, prawda? Bo to jest niezorientowana całka Riemanna. Wyście się uczyli twierdzenie o zamianie zmiennych i tu był moduł. Uf, ale w naszym przypadku moduł to jest to samo co wyznacznik, ponieważ obie te parametryzacje miały być zgodne z orientacją, prawda? A jak są zgodne, to między innymi właśnie wyznacznik jest dodatni. Uf,
to w związku z tym to naprawdę jest tak, czyli tutaj mogę bezkarnie napisać moduł i w związku z tym to razy to, to jest d, czyli to jest dokładnie taka sama, całkowanie teraz, b, czyli to jest równe, całkowanie po czym? No po jakimś tam o tylda, które też jest pod zbiorem rk, ale to jest ten podzbiór, który w zmiennych tau odpowiada naszej podrozmaitości d, prawda? No i tutaj właśnie jest alfa k, a tu jest d po d tau 1, d po d tau k, zamknąć nawias, d k tau. Czyli widać, że rzeczywiście to nie zależy od wyboru tego obcego elementu, który był w tej definicji, mianowicie tej parametryzacji, a tylko zależy od formy i od tego płata, prawda? Czasami mówimy k-płat. Teraz to są bardzo modne rzeczy, bo jest w teorii cząstek elementarnych jakoś tam brany są, brain. To brain pochodzi od membrany, bo najpierw były struny, potem były dwuwymiarowe struny, czyli membrany, potem są d-brain, czyli d-wymiarowe membrany i tak dalej. No w każdym razie po takich k-wymiarowych płatach, czyli po prostu rozmaitość. Czyli widać, że pokazaliśmy, że to jest dobra definicja. Będziemy to, proszę Państwa, kontynuowali. A teraz jest jedna z najważniejszych operacji. Och, mój profesor, mistrz, profesor Morin, czasami miał skłonność do takiej emfazy i czasami się właśnie tak wzruszał, że coś jest takie bardzo ważne, że to nie jest stworzone ręką ludzką. Prawda, tak się wzruszał, jak mówił o transformacie Fouriera, ale też jak mówił właśnie o tym, co ja tu powiem. Będziemy mówili o różniczce zewnętrznej. Różniczka zewnętrzna. Formy, czyli jak mamy formy. No i teraz można to na wiele sposobów robić. No ja tutaj wybrałem taki sposób, który jest technicznie najprostszy. Poszedłem na łatwiznę, ale on jest również, ale zaraz zrobimy tak, żeby było też user-friendly, żeby można było łatwo rachunki wykonywać. No więc w sposób aksjomatyczny najpierw ją zdefiniujemy. Więc różniczka zewnętrzna po pierwsze jest k plus 1 formą. Czyli to d, tę różniczkę oznacza się symbolem d. Prawda? Czyli dak plus 1 jest k plus 1 formą. No dobrze. Drugie to jest takie prawo Leibnica, prawda, w cudzysłowie. Prawo Leibnica. No takie troszeczkę zmienione, mianowicie jak różniczkujemy iloczyn zewnętrzny, mianowicie alfa k razy beta l, już wiemy, co to oznacza, no to to chciałoby się, żeby to było, żeby to, no bo to
będzie operator różniczkowy pierwszego rzędu, to jak operator różniczkowy pierwszego rzędu, to w działaniu na iloczyn, no bo to jednak jest iloczyn, prawda? Obudowany jakąś kombinatoryką, ale tak naprawdę to tu jakieś funkcje się mnożą, prawda? No to powinno być prawo Leibnica, że to działa na pierwsze razy drugie, no i plus działa na drugie razy pierwsze, tak? O tak jakoś, razy d beta. Tak jakoś powinno być. No okazuje się, że tak to nie może być, że takiego zwierzęcia to nie ma, które by sprawiało. To jest związane z antysymetrią. No i tutaj powinno być minus 1 do potęgi k, zaraz, do potęgi k. Tak, dobrze. No to jest takie... Dobrze. Trzecie. Na zero formach, co to jest zero forma? No w każdym punkcie zero kowektor. Zero kowektor to jest po prostu liczba, tak? No to taka pole zero form to jest funkcja, prawda? Na zero formach, czyli funkcjach. Pokrywa się z różniczką, prawda? Już myśmy pisali różniczką, czyli jak mam zero formę f, no to df to my już wiemy, co to jest. To jest jednoforma, tak? No bo to jest pole kowektorowe, czyli jednoforma i wiemy, jak to jest. Także na zero formach już wiemy, jak to ma być. I czwarty aksjomat to jest taki, że dwa razy jest równe zero. Różniczka zewnętrzna różniczki zewnętrznej jest równa zero. I proszę Państwa, to nie jest fanaberia, że ktoś sobie tak zażądał. To niedługo się, ale od razu powiem, że to jest związane z czym? Z operacją brzegu. Jak mamy jakieś płaty, to możemy brać ich brzeg, ale brzeg brzegu jest równy zero. I ta różniczka zewnętrzna to jest taka operacja dualna do brzegu, prawda? Jest jakiś taki nieomal mistyczny dualizm między tymi obiektami. I jak tu jest brzeg, to tutaj jest kobrzeg, brzeg brzegu jest równy zero, to kobrzeg kobrzegu też jest równy zero. No dobrze. To wszystko będzie stawało się coraz jaśniejsze. No proszę Państwa, czy jak ja coś takiego sobie zdefiniowałem, to już jest dobrze? No, nie za bardzo, bo nie wiadomo, czy takie zwierzę w ogóle istnieje. Różniczka zewnętrzna, tu powinienem napisać D, prawda? O tak. Czy taki operator, który by spełniał tyle żądań, to on w ogóle istnieje, prawda? No to proszę Państwa, popatrzmy. Jak mam formę różniczkową, no to wiemy, że w układzie współrzędnych to muszę ją w ten sposób zapisać. No to jest, co to jest? To jest funkcja, tak? Funkcja, czyli to jest zero forma, prawda? Czyli tu coś to mogę napisać o tak, prawda? Bo to jest iloczyn zero formy razy jedno forma i tak dalej. No to wobec tego, jeśli by istniał taki operator, a jeszcze nie wiemy, to gdybym nim zadziałał na te funkcje, no to tak, po pierwsze, to jest suma to jest suma. Nie powiedziałem. To jest. Przepraszam. To jest operator liniowy. Oczywiście. Liniowy operator. Przepraszam Państwa bardzo.
No to jak on jest liniowy, no to D od sumy to jest suma, no to jak to powinno być? To wchodzimy pod tą sumę, albo tutaj piszę taką sumę, albo mogę zetrzeć tą sumę i powiedzieć, że to jest sumowanie w sensie Einsteina, no a wtedy jeden przez K silnia bym musiał napisać, prawda? No to wszystko jedno. No to niech będzie na przykład tak, że uwzględniamy od razu tylko te uporządkowane, to znaczy, że to są niezależne. No i teraz to jest iloczyn zewnętrzny tego razy to. No to muszę zgodnie z tym prawem Leibnica, muszę najpierw zadziałać na to pierwsze razy drugie, no plus na odwrót. Drugie razy pierwsze, no i jeszcze jakiś tam ten współczynnik. Dobrze. Czyli to można na wiele różnych sposobów podzielić, prawda? Mogłem podzielić to tak, ale ja sobie podzielę najprościej, to mi jest tak podzielić sobie, że to jest 0 forma razy k forma. No to najpierw będzie d a1, przepraszam, nie a1, a i1 aż do ik razy dx i1 dx i k, no to to już jest k plus 1 forma, bo co to jest d od tego? No to alfa to była funkcja. W związku z tym, zgodnie z tym aksjomatem numer 3, zgodnie z tym aksjomatem numer 3 na formach, to jest po prostu różniczka, prawda? Czyli można powiedzieć, że oto coś, to jest tak jak, wiemy, to jest suma pochodnych alfa i 1 aż do ik po dx, na przykład j razy dxj, prawda? O, to jest różniczka funkcji. To była jakaś tam funkcja. Także tu jest, znów będzie ten współczynnik, no i tu jest dxj, wyjdzie dx1 i tak dalej, czyli to jest forma, ale zaraz, to jest dopiero początek. To jest pierwszy człon, prawda? Pierwszy człon, o to jest ten człon. No to jeszcze trzeba minus 1 razy przepisać to k i tym d działać na drugi człon. Czyli jeszcze powinienem napisać coś tam, alfa, a tym d działać na to, co tu stoi. Ale proszę Państwa, jak ja będę tym d działał na to, co tu stoi, to znów będę rozkładał na pierwsze i resztę. To wtedy to d spotka się z d dwa razy, bo tu są, już są same różniczki. Jak ja będę liczył d tego, to mi wyjdzie 0. Prawda? Bo zawsze dwa razy jakieś tam dwukrotne różniczkowanie. Czyli to już jest koniec. To już jest dobry wzór na współrzędnych. Prawda? Czy to już jest koniec dowodu, że taki zwierz istnieje? No nie, dlatego że znów tutaj włożyłem coś dowolnego, mianowicie układ współrzędnych. Żeby dokończyć ten dowód, żeby pokazać, że rzeczywiście ten wzór ma sens, to muszę pokazać, że to nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Prawda? Że to nie zależy od wyboru układów współrzędnych. No to proszę Państwa, może mi raźniej będzie, jak ja sobie zamiast tej sumy takiej, no i napiszę po prostu sumę taką po wszystkich tych. No oczywiście tutaj jak tak napiszę, to strasznie dużo dodałem, że tak powiem, śmiecia, dlatego że tu są również suma po takich składnikach, w których niektóre te numerki się pokrywają, no to wtedy to jest zero, ale no to wszystko jedno, prawda? Także tutaj tak będę miał krótszy zapis. Dobrze, 1 przez k silnia i tu jest suma w sensie konwencji sumacyjnej Einsteina.
No dobrze, no to, to ja teraz jeszcze powinienem, bo to już mam kandydata, prawda? Mam niezłego kandydata i tak będziecie Państwo się tymi, tą różniczkę obliczali w układzie współrzędnych, no to jest bardzo proste, prawda? No tyle tylko, że trzeba pokazać, że ten wzór ma sens, nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Uff, strasznie się denerwuję, że, ale zdążę, zdążę. Proszę Państwa, no to przypuśćmy, że mamy, że to samo wyliczylibyśmy, chcemy wyliczyć w innym układzie współrzędnych. No to najpierw tę formę przeliczmy do innego układu współrzędnych, na przykład w układzie YA. No to każdy z tych DX-ów wyliczamy w postaci DX po DY razy DY, prawda? No i a potem te pochodne, to są współczynniki, które możemy wynieść przed nawias, czyli tę formę można przedstawić w taki sposób, że na przykład co to jest dx1? To jest dx i1 po dA, przepraszam, dy a1, a tutaj wstawię sobie d YA1, prawda? O. Czyli to DX1 to jest to razy to. No i tak dalej, prawda? Tutaj aż będzie do DXIK po DYAK. No tutaj stoi ten współczynnik, który jak stał, tak stoi alfa i 1 aż do ik, no a dalej właśnie stoją te y a 1 aż do y d, d, znaczy d y a k. Oh. Widać to? Okropnie się teraz stresuje. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, no to zauważmy, że to, co tutaj stoi, no bo tutaj jest sumowanie po pierwsze po wszystkich A1, po wszystkich A2 i tak dalej, wszystkich AK, ale też po wszystkich I1, po wszystkich I2 aż do AK. Jeśli postawię ten nawias, to to, co tutaj stoi, to jest po prostu rozkład tej samej formy AK we współrzędnych Y, no bo to są współczynniki przy AK, prawda? To jest baza wszystkich dwóch form we współrzędnych, wszystkich K form we współrzędnych Y i w związku z tym to coś, to byśmy nazwali alfa K ze znaczkiem tam A1 aż do AK. No i może na wszelki wypadek, Boże drogi, żeby nam się to, żeby zwrócić Waszą uwagę, że to jest, może o tak napiszę, żeby zwrócić uwagę, że to jest baza tych współczynników z rozkładu formy w nowej bazie, prawda? To są te kowektory. No to teraz, skoro mamy tę formę przedstawioną w nowym układzie współrzędnych, no to spróbujmy obliczyć dokładnie to samo, ale w innym układzie współrzędnych. No i tak napiszmy, bo na razie nie wiemy, czy wyjdzie to samo, d z tyldą. To znaczy takie same ma wyrażenie, ale obliczone we współrzędnych y. No to co trzeba zrobić? No jeden nad k silnia. No i teraz D tego nowego Y, prawda? D tego nowego, tego alfa K tylda, prawda? A co to jest? No to przepisujemy, to jest D X I1 po D Y A1 D X I K po D Y, AK. No a na samym końcu jest to nasze pierwotne
to są te nasze pierwotne alfy, tak pisałem, I1 aż do IK, o, to jest różniczka tego, no i tu stoją sobie pokornie DYA1 aż do DYAK. No, to teraz to są liczby, prawda? To są liczby, no wiele tych liczb, bo numerowanych różnymi tam tymi, ale zawsze to jest suma rozmaitych liczb. Po, różniczka, no to jest, no trzeba zadziałać i na to, i na to, i na to. To my najpierw sobie zadziałajmy na to, proszę Państwa. To będzie tak, 1 przez K silnia. Ja to zróżniczkuję najpierw. Powinienem we współrzędnych Y, prawda? Czyli to będzie tak, D alfa 1 aż do alfa K i powinienem napisać po D Y powiedzmy B, prawda? Tak powinienem napisać i tu powinienem D Y B. Tutaj będzie wstawię D Y B, no razy D Y A1 i tak dalej, aż do DYAK. No, wielu rzeczy jeszcze tu nie napisałem. No tyle tylko, że żeby zróżniczkować po Y, to ja zróżniczkuję po X, X, J, no a tutaj razy napiszę DX, J po D, Y, B. No dobrze, a jeszcze mi to zostało, prawda? D, X, I1 po D, Y, A1 aż do D, X, I, K po D, Y, A, K. Uf! To to jest pierwszy człon, kiedy to D zadziałało na tę alfę. To taki człon będzie. No to ten człon to jest piękny człon, bo proszę Państwa, o to coś po ożenieniu z tym to da właśnie DXJ. O właśnie, czyli to wyjdzie pierwszy człon o tego, co tu jest, prawda? Bo to różniczkowanie to jest D alfa po DXJ razy DXJ, DX1 i tak dalej. To zamieni to na X1 i tak dalej. Czyli widać, że ten człon to już mi odtwarza dokładnie to samo. No piękne by to było, gdyby nie to, że teraz jeszcze strasznie dużo jest członów, bo te D powinny zadziałać jeszcze na te konkretne rzeczy, prawda? No to aż serce nam staje w gardle, no bo widać, że to się może nie zgodzi, co? No bo te dodatkowe, bo już ten pierwszy człon to się zgodził, prawda? Zaraz, co ja tutaj napisałem? Ojej, przepraszam, coś tutaj brzydko napisałem aż do K, prawda? O tak. I ten człon, to jest dokładnie to, co tutaj jest na górze napisane, prawda? To jest dokładnie, bo te wszystkie macierze, one zamieniają kolejne Y na kolejne X. No i to jest, a tutaj stoi właśnie D alfa po DXJ razy DXJ i dopiero potem. Czyli to już by się zgadzało. Proszę Państwa, już kończę. Otóż te wszystkie pozostałe człony są równe 0. I w związku z tym, dlaczego? Dlatego, że jak D zadziała na któryś z tych elementów, to co nam wyprodukuje? To nam wyprodukuje drugą pochodną X i powiedzmy jakieś tam L po D YB,
A tam było D, Y, A, L. No i teraz jeszcze różniczka czegoś takiego razy D, Y, B. I to muszę wstawić tu. Czyli będę miał, no i sumujemy po wszystkim, prawda? Tak jak Einstein przykazał. Sumowanie, konwencja sumacyjna. Więc sumujemy w szczególności po B i po AL. Ale tak, AL tutaj siedzi, a YB właśnie wstawiamy, prawda? Bo jak to różniczujemy, to różniczka to daje YB. W związku z tym dostaniemy iloczyn zewnętrzny, taki, w których są YB oraz YAL, a współczynniki są drugimi pochodnymi. Ale iloczyny zewnętrzne, czyli tutaj gdzieś stoi D, Y, A, L. Te zewnętrzne iloczyny są antysymetryczne, a drugie pochodne są symetryczne. To jak sumujemy macierz symetryczną z antysymetryczną, to wyjdzie nam zero. Widzicie Państwo? Skąd to widać? No najlepiej to widać tak, że na przykład przechrzcijmy, na przykład B nazwijmy AL, a AL nazwijmy B. To tu nic się nie zmieniło, bo to jest symetryczne. A tu jak przechrzcimy, to tu będzie YAL, YB i żeby wrócić do poprzedniej formy, to jeszcze trzeba przestawić. Ale tutaj po przestawieniu to zmieni się znak, bo to jest antysymetryczne. No w związku z tym widać, że ta suma jest równa zero, czyli w końcu różniczka, czy te dwie rzeczy są sobie równe. Czyli widać, że ten wzór, który a priori zależy od układów współrzędnych, on naprawdę nie zależy od układów współrzędnych. W dowolnym układzie współrzędnych można go zrobić i otrzymujemy ten operator, który właśnie jest realizacją tych czterech postulatów. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz przepraszam za przedłużenie. Gdyby były jakieś pytania, to ja chętnie odpowiadam. A wszystkich już zwalniam. Koniec wykładu. Do widzenia.